to, co za nami i rzut oka na przyszłość. Tak w wielkim skrócie można by streścić tematy poruszane podczas Dnia Samorządu Terytorialnego, który odbył się już po raz drugi w Płużnicy. Byłby to jednak skrót krzywdzący, bo wątki zaprezentowane na spotkaniu były ciekawe i warte szerszej uwagi. 25 lat wolności w gminie Płużnica. Taką prezentację wygłosił wójt Marcin Skonieczka. Opowiadał o wydarzeniach, które zdeterminowały rozwój gminy, począwszy od pierwszych częściowo wolnych wyborów do parlamentu w 1989 roku, przez pierwsze wybory do rad gmin, czy przeprowadzanie najważniejszych inwestycji. Wśród tych naczyń powiązanych wskazywano na fakty najistotniejsze z punktu widzenia gminy. 1998 rok, kiedy postawiono na rozwój organizacji pozarządowych. Uznano, że poprzez edukację można rozwijać gminę. To był taki pierwszy kamień milowy. A drugi to strategia rozwoju gminy Płużnica z 2012 roku, kiedy stwierdziliśmy, że trzeba do tej nogi związanej z organizacjami pozarządowymi dołożyć drugą nogę związaną z rozwojem przedsiębiorczości, z gospodarką i gdzie głównym pomysłem jest utworzenie Płużnickiego Parku Inwestycyjnego. Pomysł ten chwalili i popierali obecni na spotkaniu posłowie. Podkreślali, że rozumowanie gminy wpisuje się w strategię rozwoju województwa i kraju, a dodatkową szansą na rozwój jest usytuowanie w pobliżu węzła autostradowego. Ten park powinien być wielkim sukcesem, bo z powodu właśnie położenia gminy. Byłem w Parku Przemysłowym w Bydgoszczy w poniedziałek. Tam już prawie wszystkie tereny, 20% terenów pozostało do zagospodarowania. Myślę, że tutaj naprawdę duża szansa dla szybkiego rozwoju gminy, dla tworzenia nowych miejsc pracy. Ta Płużnica widać, że żyje. To jest gmina dynamiczna, dobrze się rozwijająca. Ma bardzo młodego wójta, któremu się chce i trzymam kciuki, żeby mu się chciało w kolejnych latach. I to jest takie miejsce, do którego warto przyjechać, bo tu tętni życie kraju, któremu się chce i który się rozwija. Rozwój ukazany na retrospekcji zainteresował publiczność, wśród której zasiedli także przedstawiciele gminy i powiatu. Na fotografiach umieszczono składy pierwszych rad, postaci wójtów czy pierwszy informator płużnicki. Ale mówiono także, że nie byłoby tych wspomnień, gdyby nie ustawa o samorządzie terytorialnym z 1990 roku. To było chyba właściwsze rozwiązanie, bo to, jak zmieniła się nam Polska, to przecież wszyscy przyznają, że jest to efekt pracy samorządów. Samorządy to my wszyscy. A o tym, jakie są szanse i wyzwania dla samorządów w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej, debatowano w drugiej części spotkania. Gmina już przygotowuje się do pozyskiwania środków na nowe inwestycje. Cieszę się, że w naszym województwie, ale też w kraju te nowe pomysły, nowe programy są szeroko konsultowane. I tam, nawet tutaj my, mieszkańcy czy władze lokalne, mamy wpływ na to, jak to będzie wyglądało w powiecie, jak to będzie wyglądało w województwie. I wszystko wskazuje na to, że duża część środków będzie skierowana na tak zwane porozumienia powiatowe. Powiat Wąbrzeski według wstępnych szacunków ma otrzymać ponad 6 milionów euro. Zostaną one przeznaczone na projekty wskazane przez samorządy lokalne. 4 miliony na infrastrukturę, ponad 2 na Europejski Fundusz Społeczny. Podział środków między gminy będzie zależał od porozumienia między wójtami a starostą. Myślę, że to jest interesujący sposób podziału, inny niż do tej pory. Wcale to nie przeszkadza w uzyskiwaniu czy też w ubieganiu się o środki w ramach normalnych programów, w ramach konkursów, które będą realizowane przez ten cały okres do 2020 roku. Wykorzystywanie środków unijnych przy dobrej koniunkturze gospodarczej będzie przekładać się na rozwój kraju, jeżeli tylko, jak podkreślano w Płużnicy, postawimy także na kwestie społeczne, w tym szkolnictwo zawodowe. Bo już dziś w związku z niżem demograficznym należy zadać sobie pytanie o przyszłość. Dziś jesteśmy na etapie, że to Polacy bardzo często szukają w innych krajach miejsca pracy, bo chcą dobrze zarabiać i szukają dla siebie szansy, ale za 15-20 lat my będziemy w sytuacji Niemców, Brytyjczyków, którzy będą mieli dynamiczną gospodarkę i za mało ludzi do pracy. Wiem, że dzisiaj brzmi to abstrakcyjnie przy bezrobociu, które mamy, ale to jest rzecz, którą musimy się przygotować w przyszłości. I właśnie tak ciekawe tematy poruszano w Płużnicy. Nie mogło zabraknąć też dyskusji o eurowyborach, które miały się odbyć za 3 dni, a w
których kandydował z naszego regionu Jan Wincent Rostowski. Dziś już wiemy, że jedynka na liście PO nie przyniosła mu mandatu, ale kampania pozwoliła poznać lepiej nasz region. Odbyłem 130 spotkań w ciągu ostatnich 8 tygodni. Mam wrażenie, że w ciągu tych 2 miesięcy odbyłem więcej spotkań niż niektórzy z moich konkurentów, nawet urodzonych, czy czasami nawet mieszkających, mimo że nie zawsze nasi europosłowie mieszkają w regionie. Ja będę mieszkał w regionie. Pytanie tylko, czy ta zapowiedź pozostaje wiążąca w kontekście poniesionej klęski wyborczej. Pozytywny na pewno jest fakt promowania zarówno gminy, jak i całego powiatu wśród polityków rangi krajowej, a także możliwość zadawania im bezpośrednich pytań, czego nie omieszkano w Płużnicy. Przypomniano ponadto o konieczności remontu drogi wojewódzkiej łączącej Wąbrzeźno z węzłem autostradowym w Lisewie.